Witam serdecznie. Zapraszam do oglądania kolejnego filmu, tym razem z metody geometrycznej, jako sposobu rozwiązywania zadań z programowania liniowego, ale tam, gdzie mamy tylko dwie zmienne decyzyjne. Jeżeli mamy, powiedzmy, zdefiniowane zmienne decyzyjne jako wielkości zakupu pasz, na przykład w kilogramach, paszy P1 i P2 i wiemy, że chcemy osiągnąć jak najniższy możliwy koszt zakupu takiej paszy i mamy pewne określone z góry ograniczenia, czy to węglowodany, czy minerały, czy białko, to są różnie tam nazwane ograniczenia, ale zapisane w sposób matematyczny, powstaje nam program, który należy rozwiązać metodą m.in. można geometryczną, można graficzną, można simplexem, solverem, ale na tym konkretnym filmie ja Wam pokażę metodę geometryczną w przypadku, gdy nasza funkcja celu dąży do minimum, czyli kryterium efektywności to minimalizacja. Jeżeli ja chcę zastosować metodę geometryczną, to na początek muszę nanieść wszystkie nasze ograniczenia, które tutaj trzymam, na układ współrzędnych x, y. I w tym momencie te punkty, które tutaj ja Wam pokazuję, biorą się zwyczajnie stąd, że raz, jedna ze zmiennych decyzyjnych jest wyzerowana, czyli na przykład to jest wyzerowane, a musimy wyliczyć, ile wynosi druga zmienna decyzyjna, czyli x2 w tym momencie, a x2 to jest w tym pierwszym ograniczeniu równe 3 podzielone przez 0,3 i dlatego tu się wzięło 100. Drugi punkt, który tutaj mamy w pierwszym ograniczeniu, wziął się stąd, że jeżeli w miejsce x2 w pierwszym ograniczeniu, czyli tutaj, wstawię 0, to powstaje mi 0,1x1 równa się 3. A więc w tym momencie samo x1 musi się równać 30. W ten sam sposób powstają pozostałe nasze dwa ograniczenia, te punkty. Dla każdego z ograniczeń wyznaczamy dwa punkty, które nanosimy potem na wykres, gdzie mamy wszystkie ograniczenia. No skąd taki kształt tutaj z tym polem żółtym się bierze? Z tego, że pierwsze, jak i drugie ograniczenie mówiło nam o tym, że szukamy elementów powyżej 3 i 0,5. Czyli na prawą stronę od początku układów współrzędnych. Pierwsze ograniczenie jest tutaj, czyli nas interesuje cały ten obszar powyżej po prawej stronie od tego ograniczenia. Drugie ograniczenie tutaj kolorem czerwonym interesuje nas cały obszar powyżej tego ograniczenia, bo ono ma charakter większościowy. Jednak trzecie ograniczenie, tu akurat to było na białko, mówiło, że mamy mieć mniej niż 25. A trzecie ograniczenie, jest to ograniczenie zaznaczone tutaj kolorem niebieskim, to jest ograniczenie numer 3 i ono ma być zaznaczone do wewnątrz. A więc z samego pierwszego, jak i drugiego ograniczenia mamy obszar tego, powiedzmy, dużego fragmentu, który tutaj zaznaczam. Ale w związku z tym, że przyszło ograniczenie trzecie, które ma być do wewnątrz, to obszarem wspólnym jest obszar A, B, C, czyli zaznaczony kolorem żółtym. Kolor zaznaczenia jest dla Was kwestią umowną, to możecie robić po swojemu każdym innym kolorem. Nasze zadanie polegało na wyznaczeniu punktu optymalnego metodą geometryczną. Punktem optymalnym, czyli spełniającym wszystkie ograniczenia, a jednocześnie zapewniającym minimalną wartość funkcji celu, będzie punkt A, B lub C, czyli któryś z punktów wierzchołkowych obszaru rozwiązań dopuszczalnych. I teraz metoda geometryczna w tym miejscu wchodzi. Jeśli na przykład przyjmiemy, że nasza funkcja celu przyjmuje dowolną przez nas ustaloną wartość, ja wzięłam 100,
to nasz element tutaj funkcji celu przyrównuje do tej przeze mnie założonej dowolnej wartości funkcji celu, która, no mówię, dosłownie została przez nas założona, i to ograniczenie, bo tak ja to nazywam, nanosimy na układ współrzędny, który mamy tutaj na przykład powyżej, i przesuwamy jego, zwróćcie uwagę, w kierunku do naszego obszaru rozwiązań dopuszczalnych. Może to być, że tak powiem, z prawej strony w kierunku na dół, albo z prawej strony do góry, czyli przepraszam, z lewej strony idąc na prawo. Ważne jest to, że przy minimalizacji interesuje nas punkt, który w tym momencie będzie nam dawał to ograniczenie, ale najbliżej leżące początkowi układów współrzędnych. Czyli jeżeli mam funkcję celu, która jest 100, przesuwam ją równolegle w górę i czekam, i w tym momencie ciągle nasza wartość funkcji celu rośnie, aż w końcu napotykam, bym napotkała na punkt A, dalej równolegle przesuwając, gdzie funkcja celu już będzie przekraczała ponad 150, i w tym momencie ta funkcja celu będzie tutaj na przykład na poziomie, załóżmy, 160, ale gdybym szła dalej równolegle przesuwając, ja będę osiągała na przykład już punkt B, albo dalej idąć punkt C. Tylko punkt B, a potem punkt C osiągam przy przesuwaniu dalej funkcji celu, a więc jej wzrostu. A nas interesuje taki punkt A, B lub C, który daje najniżej położoną wartość funkcji celu. Czyli nas interesuje tak przesuwanie do najniżej położonego punktu, i gdzie po raz pierwszy nasza funkcja celu, która stanowi tak w cudzysłowie dodatkowe ograniczenie, pierwszy raz będzie miała kontakt z punktem wierzchołkowym. Pierwszym punktem wierzchołkowym, który dotyka funkcję celu, będzie punkt A. I ten punkt A będziemy nazywać punktem optymalnym, który będzie dawał nam rozwiązanie optymalne. A więc można powiedzieć krótko, że przy minimalizacji w tej metodzie geometrycznej tym punktem optymalnym jest dokładnie ten punkt, który jako pierwszy, bo jest najniżej położony, dotyka stale przesuwanej funkcji celu. Jako pierwszy, tak? Bo można powiedzieć, że jeżeli tutaj będzie funkcja celu, to pierwszy byłby punkt B, ale on nie da najniższej możliwej wartości funkcji celu. Wtedy trzeba się przesunąć w dół do pierwszego punktu i zobaczyć, jakby najlepiej od początku układu współrzędnych stopniowo przesuwać to równolegle i spojrzeć, który z pierwszych punktów będzie dotykał naszej funkcji celu. A więc tutaj przesuwając powyżej 100 na 150, widać, że to punkt A najniżej będzie dotykał. I pytanie brzmi, a jakie ma współrzędne ten punkt A? Punkt A leży na przecięciu ograniczenia pierwszego, jak i ograniczenia drugiego. A więc dowolną metodą ja muszę określić współrzędne punktu, który spełnia układ równań tutaj zaznaczony z pierwszym, jak i z drugim ograniczeniem, oczywiście w formie równości. I ten punkt, tu akurat ma wartości niecałkowite, też jest to możliwe rozwiązanie niecałkowite, możemy stwierdzić, że właśnie takie ilości paszy P1 i paszy P2 należy kupować, aby osiągnąć możliwie najniższy koszt zakupu tych dwóch pasz, a oczywiście spełnić wszystkie ograniczenia dotyczące tego akurat zagadnienia diety. Jeżeli potrzebujecie w sprawie swoich zadań skontaktować się ze mną, proszę piszcie na zadania@projekty.mobaw.pl. Tam załączajcie od razu swoje zadania, z którymi macie problem, a gdy ja będę miała możliwość, tylko odpiszę do Was. Wszystkie informacje o mnie możecie znaleźć na stronie zadania@projekty.pl. Na YouTubie wszystkie filmy są posegregowane w playlisty, wszystko jest w miarę uporządkowane,
Każdy film, jeżeli potrzebujecie, to komentujcie, zadawajcie pytania, lajkujcie i cały kanał subskrybujcie. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i zapraszam do dalszej nauki.